Konkret to słowo, które chyba najlepiej dzisiaj charakteryzuje Ewangelię. Pan Jezus jest bardzo konkretny i daje bardzo konkretne rady. Czasami mówimy, a Słowo Boże jest takie niezrozumiałe, takie no właśnie trudne, niekonkretne. Tymczasem dzisiaj nawet układ tej Ewangelii jest bardzo przejrzysty. Składa się praktycznie z trzech identycznych akapitów i w każdym z tych akapitów Pan Jezus daje konkretną radę tego, jak żyć duchowo. Znamy doskonale te trzy rzeczywistości, o których mówi Pan Jezus. Jałmużna, modlitwa i post. Pan Jezus kończy każdy z tych akapitów słowami: a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. To, co dobre, dokonuje się w ukryciu, w ciszy naszego serca. Do tego zachęca nas dzisiaj Pan Jezus, abyśmy to, co czynimy na co dzień, robili przede wszystkim ze względu na Niego, ze względu na drugiego człowieka, a nie na jakieś pochwały, nie na jakieś gratyfikacje. Chcielibyśmy zatem to konkretne słowo, które dzisiaj Pan Jezus nam daje, wprowadzać w życie, wprowadzać w codzienność.